Teksty piosenek powstają czasem na bardzo nietypowe tematy i taka dzisiaj w Świetliku Muzycznym, bardzo wyjątkowa, ponieważ konfrontująca słuchaczy z bardzo nieprzyjemną, wręcz traumatyczną myślą, że któregoś dnia rodzice odejdą, umrą. Ten pomysł wydaje się bardzo ryzykowny, żeby tworzyć piosenkę na ten temat, ale jednak udało się. Twórcy bazowali na swoich własnych przeżyciach i do tego podeszli do tematu z wielkim wyczuciem i delikatnością. I stąd wydarzył się przebój. Mike and the Mechanics, piosenka The Living Years. Było to numerem jeden w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych krajach. Numerem 2 w Wielkiej Brytanii. Piosenka dostała 4 nominacje do nagród Grammy, w tym za piosenkę roku, a dostała nagrodę bardzo prestiżową Ivor Novello. Oprócz tego przede wszystkim, bo to nie nagrody są najważniejsze, ale to, że pozostała w świadomości słuchaczy. Od ponad 30 lat piosenka ta bardzo działa na ludzi i uświadamia im coś bardzo ważnego, że warto porozmawiać z najbliższymi, póki jeszcze jest czas. A może po prostu czasem wystarczy powiedzieć sobie: kocham cię, jeżeli do tej pory się tego nie zrobiło. Tak, nie rozmawiał ze swoim ojcem Mike Rutherford, szef zespołu Mike and the Mechanics, a to dlatego, że jego ojcem był komander orderu Imperium Brytyjskiego, kapitan William Francis Henry Crawford Rutherford. Coś takiego plus mundur wojskowy na pewno nie sprzyja jakiejś bliskiej relacji z dzieckiem, szczególnie w tamtych czasach. I tak to wyglądało też życie małego Mike'a, kiedy miał lat 7, został oddany do szkoły prywatnej z internatem, zresztą podobnie jak jego ojciec. Ojciec po prostu powtarzał pewne schematy. No i ojciec powiedział do syna: Michaelu, musisz być dzielny, jesteś oficerem, jesteś synem oficera marynarki wojennej, musisz sam zachowywać się jak oficer, nie okazuj emocji, a dasz sobie radę. No coś takiego to zostaje na pewno na całe życie. Kiedy Mike był nastolatkiem, zdarzały się rozmowy z ojcem, owszem, ale też dosyć nietypowo przebiegały, bo nie rozmawiali tak po prostu, ale kiedy ojciec chciał z nim porozmawiać, najpierw sobie siadał, robił notatki, co chce powiedzieć synowi, uczył się tego, po czym spotykali się w klubie dżentelmeńskim przy stoliczku i wtedy dopiero ojciec mówił mu to, co ma do powiedzenia. Mike dosyć szybko zaczął odpowiadać: to jest mój interes, moja tylko sprawa. I nie był świadom, że w ten sposób buduje pewien mur między sobą a ojcem. Mur, który z obu stron był oczywiście budowany, który rósł. I tutaj była ta wieczna kwestia różnicy pokoleń, której wydaje się, że nigdy się nie pokona, więc po co w ogóle starać się, po co rozmawiać. No ale jednak relacja ojciec-syn, już niezależnie od tego, jak przebiega, na jakich fundamentach jest oparta, zawsze gdzieś zostaje w człowieku, szczególnie jeżeli pewne sprawy są niezałatwione. No i tak było z Mike'iem. On miał wielki żal. Wiele bardzo przykrych emocji w nim się zadziało w momencie, kiedy uświadomił sobie, że już jest na pewne rzeczy za późno. Po pierwsze dlatego, że ten ojciec odszedł nagle. Mike się tego nie spodziewał, chociaż ojciec miał już 80 lat. Zawsze się wydaje, że ci rodzice jeszcze będą żyli. No, ale jak się okazuje, nie. Nigdy. Będzie, w którymś momencie niestety nastąpi ten moment i może warto szybciej porozmawiać niż później. No Mike nie zdążył. Ojciec odszedł i to jeszcze w dodatku w momencie, kiedy Mike był zajęty zupełnie innymi kwestiami niż rodzinnymi. Akurat zespół Genesis przeżywał wielkie wzloty, szczyt ich kariery, rok 86, i wtedy to byli na wielkiej trasie w Stanach Zjednoczonych, codziennie na koncertach przynajmniej 20 tysięcy ludzi i tu nagle wiadomość: ojciec zmarł. I jak ten Mike ma nagle to wszystko zostawić i lecieć na pogrzeb?
Ale poleciał, bo to wyzwanie logistyczne. Zaraz po jednym z koncertów po prostu wsiadł w przygotowany samolot, poleciał do Wielkiej Brytanii, tam wziął rano udział w pogrzebie, w spotkaniu rodzinnym, potem wsiadł znowu w samolot i ledwo zdążył 20 minut przed kolejnym koncertem zespołu Genesis i zagrał ten koncert, także dlatego, że tak go ojciec uczył. Jeżeli, synu, masz obowiązek do spełnienia, to go spełniasz. Taka lekcja. Mike dopiero po fakcie zaczął być świadom różnych rzeczy. Tego, że ojciec chociaż był sztywny i wychowany według starych zasad i nie rozmawiał się o emocjach, to jednak zawsze go wspierał. W początkach kariery, w początkach lat 70., kiedy jeszcze byli nieznani i mieli sporo przeszkód przed sobą, no to na przykład z inicjatywy ojca Mike'a spotykali się inni rodzice pozostałych członków. To bardzo ciekawe. Spotykał się ojciec Mike'a, ojciec Petera Gabriela, ojciec Tonego Banksa i siadali, rozmawiali, jak tu pomóc młodym w karierze. No i między innymi wozili ich na koncerty, czy też umożliwiali próby w ich domach, czy też właśnie ojciec Mike'a kupował każde czasopismo młodzieżowe, muzyczne i śledził, jak też ten jego syn sobie radzi i był z niego bardzo dumny. To wszystko gdzieś dotarło później do Mike'a, przede wszystkim dotarło do niego, że ojciec był bardzo ciekawym i fajnym człowiekiem i w dodatku jeszcze bardzo podobnym do niego. My, kiedy jesteśmy nastolatkami, jesteśmy w fazie buntu, negacji, to wydaje się, że jest przepaść między nami a rodzicami, a mija lat 10-15 czasem tylko i okazuje się, że jesteśmy dokładną kopią swoich rodziców, w tym przypadku swojego ojca. I to odkrył Mike, że chociaż mieli zupełnie inne zawody, to ich ścieżka kariery, ich doświadczenia były bardzo podobne. O tym dowiedział się lata po śmierci ojca, kiedy odważył się w końcu otworzyć kufry z rzeczami, które zostały po ojcu i odkrył tam między innymi notatki ojca, taką niewydaną książkę autobiograficzną, między innymi o jego doświadczeniach wojennych, ale też po prostu życiowych. I stamtąd nagle się dowiedział, jakim człowiekiem był ten ojciec. I tak ten kontrast nagle między tym człowiekiem poznawany z tych kartek, a tym, którego on znał. I miał żal też, że gdyby ojciec mówił na co dzień o swoich doświadczeniach, o swoich wspomnieniach, zupełnie inaczej by go odbierał Michael. No i stąd ten żal, że pewnych rzeczy już nigdy nie zdąży powiedzieć. I stąd piosenka o bardzo wyjątkowym tekście, nie prostym, właśnie bardzo emocjonalnym. Brett Bacharach, wielki autor wielkich przebojów, legenda muzyki, stwierdził, kiedy poznał tę piosenkę, że jest to jeden z najlepszych tekstów z ostatniej dekady. Wtedy, kiedy to mówił. Oczywiście te wszystkie nagrody, to co słuchacze przeżywają, dla wszystkich to był ważny utwór, ale nie Mike Rutherford był autorem tego tekstu, tylko jego stały współpracownik, B.A. Robertson, z którym razem napisali kilka innych wielkich przebojów zespołu Mike and the Mechanics. I tak się zdarzyło, że B.A. zaczął pisać tekst tego utworu właśnie tuż po śmierci Mike'a, po tym wydarzeniu, stąd pomysł w ogóle na ten utwór, inspiracja, ale ten utwór nie powstał od razu, tylko wtedy powstała gdzieś pierwsza zwrotka i okazało się, że niedługo potem zmarł ojciec B.A. Robertsona i on także miał niezałatwione sprawy ze swoim ojcem, także się okazało, że miał pewne rzeczy nieobgadane i stąd też właśnie nawet więcej przeżyć samego B.A. Robertsona jest w tekście i stąd takie linijki jak nie było mnie przy tobie tego ranka, kiedy odszedłeś, kiedy mój ojciec odszedł, czy też gdzieś zostają zawsze w nas nadzieje i lęki naszych ojców, jesteśmy wręcz ich zakładnikami. Czy też, bo to też ironia, wtedy właśnie rodziło się dziecko B.A. Robertsonowi taka linijka, że słyszy w płaczu swojego nowonarodzonego dziecka głos swojego ojca. Także ten bardzo emocjonalny utwór, jak się okazało, także wokalista z zespołu Mike and the Mechanics, Paul Carrack, dla niego też było to bardzo emocjonalne, ponieważ o tym nie wiedzieli twórcy piosenki, kiedy ją pisali, ale jego z kolei ojciec, Paula Carracka, zginął, kiedy Paul miał lat 11, także też ewidentnie była to niezamknięta dla niego sprawa i stąd też pewnie dodatkowe
emocje. Emocji jest sporo, stąd też cały czas Mike Rutherford dostaje tony listów, w których ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami i tym, że właśnie pod wpływem piosenki odezwali się do swojego ojca czy do swoich rodziców. Stąd też wpisy, możecie zobaczyć sami pod teledyskiem The Living Years na YouTubie, pełne emocji i doświadczeń ludzi. I też samym Mike'u ta sprawa cały czas żyje. Kilka lat temu wydał swoją autobiografię zatytułowaną właśnie The Living Years. Wydawałoby się, że człowiek, który był gitarzystą jednego z największych zespołów wszechczasów, czyli Genesis, miałby inne, nie wiem, wątki ważniejsze w swoim życiu, takie, którymi mógłby zatytułować swoją książkę, a jednak nie, a jednak te kwestie osobiste. No i sam Mike także nauczył się rozmawiać o emocjach ze swoimi dziećmi. Z kolei w samym teledysku do The Living Years widzimy jego 8-letniego wtedy synka. Także cała taka oto emocjonalna historia, która też świadczy o potędze muzyki i o tym, i stąd też moja wielka pasja do muzyki i ekscytacja nią, że muzyka może tak też działać i na mnie też częstokroć tak właśnie działa i stąd też chęć, żeby dzielenia się tym wszystkim w ramach kanału Świetlik Muzyczny. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.